Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj z Bachmasterem. Dawno nas nie było razem w komplecie. Będziemy... I Paulinką, proszę bardzo, tutaj Paulinka zmęczona. Piękna modelka. Szkoda, że jej się nowe buty rozwaliła, ale na pewno będzie reklamować. Krosy. W grudniu kupiłem buty. A ja 7 lat. Do reklamacji. 7 lat. Ja kupiłem samochód za tydzień i 7. Gówna, kupujecie, tak macie. Słuchajcie, my jesteśmy po dosyć przerwach, urlopach, także dzisiaj... Nieprawda, kłamstwo. 2 tygodnie już trenuję. Dzisiaj trening ogólnorozwojowy. Dzisiaj trening ogólnorozwojowy. Zobaczycie, jak tutaj trenujemy wspólnie z Krzychem. Oczywiście trening zaczynamy od rozgrzewki. No, zawsze. Rozgrzewka musi być. Ja nie wiem, jak się wytłumaczy starej. Oni też się spóźnią, nie będą na czas, na pewno. Nie wiem właśnie. Mogą być. Mamy dzisiaj fokus, czyli główne dwa ćwiczenia, to jest klata i wzorzec wykroku, mamy trening FBW. To robimy w protokole siłowym, a będą 3 serie tak naprawdę rozgrzewkowe i 2 serie maksymalne, gdzie postaramy się w każdej zrobić po 5 powtórzeń z progresją, a na końcu delikatną regresją ciężaru. To jest taka specjalna metoda, kiedyś myślona przez Pawła Cassulina, całkiem fajnie na mnie działała, dawno jej nie robiłem, także przedstawię też ją Bachmasterowi. Coś nowego znowu? Nie. A, dobra, okej. Okay. Nie lubię klaty. Jeszcze dzisiaj dyskoteka, więc szybciutko tutaj treningzik, klatka i biceps. 3. Jest rekord. Dobra. Kochana Dominiczko, moja kruszyneczko. To on mnie namówił. On. Ten. Tu. Nagraj go, kurczę. Zapomniałem o tobie, ale idź, bo no się nie, no ja wiem, zapominasz. Zaraz ja wykroki robimy. Także idź, rozwiej nogi, dobrze. No ja, bo ja mam nogi rozgrzane, kurwa, tutaj od południa walę nogi. No bardzo dobrze, no, bardzo dobrze. No. Wal więcej, bo zaraz nagramy, wszystkim pokażemy, jak ktoś to przysiada. No ja wiem, wiem. Teraz zobaczycie nerwy Adriana Hoffmana. Tak. To jest tego gościa, nie? Zobaczycie, jak ja robię wykroki tam, wszystko tam mam robić. Ja jestem ostoją spokoju, dopóki ktoś mnie nie wkurwi. A niestety widzicie, że... Ostoją w spokoju! Nie ma lekko. Pięta, bo cię zabije. Słuchajcie, z racji tego, że... No Bachmaster dosyć się śpieszy, widzicie, żona go ponagla. Zrobimy takie delikatne przyspieszenie i teraz część główną mamy za nami. Ćwiczenia seryjne zrobimy sobie 3 w formie serii potrójnie łączonej. Widzicie, jak się śpieszymy, że ten wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Jedi, nie zawsze, stanie zawsze jest w formie, zawsze jest w formie, tak. Panie kolego. I mam najlepszą klatę. Seria potrójnie łączona. Biceps na modlitewniku, bok barków, 2 na maszynie. Żeby nie przyciągać, żeby... Lecimy, nie ma czasu. Oczywiście przed bicepsem aktywacja łapy to zdecydowanie moja najsłabsza grupa mięśniowa. Jeśli nie widzicie mojego odcinku, poprawa najsłabszych grup mięśniowych, koniecznie zobaczcie, a ja tym razem robię szybką aktywację bicepsów. Po 5 sekund maksymalne napięcie. Tak jest, Joda. Nie patrzyłem, co robię. Chyba tak.
Chester. Barki ściągnij. Ale co ty robisz tą bronią? Ty te swoje stare nawyki, kurwa. Z tymi swoimi kolegami. Adrian Hoffman zawsze się spóźnia na trening. Taką ma zasadę. Nie wiem, czy to zasada, czy wiesz, może w wojsku nie był, czy coś, nie? Ale zawsze się spóźnia. Jeszcze szybko tam pójdziemy na salę. Zobaczysz, co będziesz miał tu na tym filmie. Wszystko powiedziałem, całą prawdę. Całą prawdę, jaki jesteś. Niektórych was może zdziwić, że akurat Adrian Hoffman, jeden z największych propagatorów treningu funkcjonalnego, robi trening na takiej maszynie, która przez wielu uznawana nie jest za zbyt zdrową dla kolan. Jednakże ja jestem zwolennikiem takiej teorii, żeby wiadomo, główna część, większość treningu powinna się składać z ćwiczeń wielostawowych na wolnych ciężarach, ale raz na jakiś czas w ramach uaktywacji danej grupy mięśniowej nie mam żadnych problemów, żeby czasem dorzucić coś na maszynie, nawet jakieś ćwiczenie izolowane pod kątem czy to hipertrofii, czy po prostu czystego wzmocnienia. Także stąd tutaj takie oto ćwiczenie w naszym programie, wyjątkowo. A jak ktoś ma z tym problem, to Krzychu już wam, Krzychu powiedział, co można z tym zrobić, nie? Tylko to jest na ból dupy, nie do dupy. Nie mylcie. Dobra, dobra, uważajcie, wchodzimy z kamerą, udawajcie, że wam się podoba. Ale i tu? Tak, tu. Na koniec, metaboliczna część treningu, też troszeczkę nad wytrzymałością pracujemy. Robimy sobie przyciąganie sanek, tak, z liną i stanie na rękach. Taki interwał, żeby podkręcić trochę obroty i przypompować jeszcze. Nigdy gimnastyczne ćwiczenia nie były moją mocną stroną, ale w tym roku postanowiłem... Jest po prostu słaby. Moim celem jest zrobić 5 pompek w staniu na rękach, na poręczach tutaj. Przed kamerą to powiedział, to dobrze. To jest mój cel, dlatego też ćwiczymy na koniec treningu po prostu izometryczne stania na prostych rękach przy ścianie. Nie jestem jakimś wielkim specjalistą ćwiczeń gimnastycznych, ale generalnie przy wszystkich tych ćwiczeniach ogromną rolę odgrywa brzuch, kor, stabilizacja centralna, umiejętność napięcia całego ciała, czyli złączenie nóg, spięcie pośladków, zamknięcie tej żeber, będą odgrywały na pewno kluczową rolę, żebyście, jak ktoś chciał kiedyś nauczyć się stać na rękach, brzuch jest najważniejszy. 3, 2, stop! Dobra, dzięki. Lecisz już? Tak. Dziękuję wszystkim. Na razie. Pozdrowieneczka. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że nie zapomnijcie, subskrybujcie kanał. Zadawajcie pytania. Jak macie jakieś propozycje odcinków, to piszcie. Do zobaczenia.